A więc zaczynamy dzisiaj projekt odbudowy Audi B8. Dzisiaj poleci trochę detali. Klapka od baku, nowe lampy z tyłu, nowa klapa z tyłu. Trochę detali poleci. Kupiłem takie B8 za czapkę gruzu. No i może za nocnik śliwek. No i będziemy zaczynać lecieć z detalami. No i co mogę powiedzieć? Nowy grill, halogeny, wszystko będzie nowe. Będzie piękna. Także miłego oglądania życzę. A więc tak, tylnej klapy już nie ma. Tu jest nowa, tu jest stara. Bardzo ważna uwaga przy zdejmowaniu klapy: pamiętać, żeby zostawić na tych dwóch hakach śruby. Na nich pozostałe odkręcić. Dlaczego? Bo wtedy można bezproblemowo samemu zdjąć maskę, czy tam klapę, i założyć. Te dwa pozwalają na to, że klapa nie spadnie, a będzie się trzymać na śrubie. Ją się poluzowywuje prawie do końca, odkręca się dolnie. Z drugiej strony tak samo. Jak już są śruby ściągnięte, to się po prostu lekko odgina klapę w naszym kierunku. Wychodzą tylnie śruby i zsuwa się z górnych. I tak samo przy montażu. Wtedy pozwala to na nierozbicie tylnej szyby. No i zajęło to około 10 minut, rozebranie całej tylnej klapy. No i zaczynamy montować nową. Nie ma problemu, nie jest trudne, każdy może to sobie zrobić w domowym zaciszu. Nawet pod chmurką, jak jest słoneczko, w ładnej pogodzie. A więc tak, klapa przerzucona, nie do końca w kolorze, bo na tym mi nie zależało, ponieważ i tak auto pójdzie całe w okleinę. Lampeczki siadły pięknie, ale mamy mały problem. Inne wtyczki, bo to jest z poliftowych. No ale będziemy customować i zaraz dorobimy wszystko. Coś się wymyśli. No jeszcze teraz nowe tylnie reflektorki. No i będzie disia piękna jak nowa. No, projekt Audi pomału idzie. Tu brat mukakę czyści ładnie. Kolejny. No i robimy projekt. Lampki już założone, ale będzie trzeba zdjąć. Przypasowane, piękne, fajne, wspaniałe. No i robimy. Musi być idealny.
A więc tak, mamy dzisiaj piąteczek piętunio, załoga jest. Piąteczek piętunio. Dalej lecimy z projektem Audi. Każdy jeden odprysk trzeba zrobić, żeby wszystko było cacy pod okleinkę. Dzisiaj mamy piąteczek piątunio, wspaniały. Spróbujemy projekt ukończyć do niedzieli, nie? No. Właśnie będziemy demontować nadkola. Wszystko trzeba ogarnąć, aby było przygotowane pod okleinę. Okleinka to już niespodzianka. Projekt wyjdzie na sam koniec. No i bawimy się. Lecimy z tym tematem. A więc tak, robimy projekt Passat, nie no, żartuję. Załoga jest, jak tam mały kukał, kuknij tu jeszcze raz. Jest. Pomagał tylko denerwować, nie no, zrobił robotę. Załoga jest, no i tak, no, pomalutku jedziemy. Projekt Kaudi zaczyna jakoś pomału wyglądać. Ależ tu jest bajzel. No dobra. Lecimy pomalutku z tematem. Pokaż tu Passata, nie jakieś Audi. No to też jest Audi, tylko o innym emblemacie, tańszym. Filmu ci nie ściągnęli za tego Passata. Za złomowanie. Nie ma tutaj już nic, wszystko rozebrane. No i bawimy się pomalutku. Jutro już może zaczniemy kleić. Jak Bozia da. No. No nie musiałam też dać. Siusiaszki! Tak jest, jest dobrze. Którą mamy godzinę? Znowu? Już mamy chyba piątek. Pierwsza trzy, no to pierwsza trzy piątek w nocy, jak zwykle. Walimy po godzinach, bo my lubimy. Pierwszy dzień lata, no jest nam uczczony. W garażu. No, pierwszy dzień lata, a tu się Project Kaudi na lato robi. 23 no. Kwietnia na Islandii jest pierwszy dzień lata. Pozdrawiamy z Islandii. Jest. Polweria się bawi. Jest Sirulka. Tak jest. Za niedługo projekt Kaudi będzie ukończony. Do kiedy skończymy, myślimy? W weekend, w poniedziałek już trzeba wyjechać nowym, nie? Wjechać na rejda i pokazać, że Project Kaudi, kurde, w przeciągu 4-5 dni można skończyć. Głupio będziesz po moich stałach.